Cześć, dzisiaj coś trudnego. Pendrive, który nie jest widziany przez żadne urządzenie. Jest to na pewno monolit, więc będzie trochę zabawy. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda taki proces. Pierwsza rzecz, musimy dostać się do pamięci. W tym przypadku wcześniej została zdjęta już obudowa, dlatego oszczędzę Wam tych męk i pokażę po prostu, jak wygląda pendrive w środku. Proces odzyskiwania danych z pamięci monolitycznych polega na wlutowaniu się do pinów serwisowych, które są pod plastikiem. Tak wygląda nasz pendrive po zdarciu plastiku. Widoczne są piny serwisowe. Miejmy nadzieję, że uda się znaleźć pina do tej pamięci. Tak wygląda cała pamięć z naszego pendrive'a. Udało się ją nie bez problemu wydobyć z obudowy, wyczyścić z kleju, sprawdzić, czy wszystko jest z nią w porządku. Mam do tej pamięci zrobiony pinout. No to zaczynamy zabawę pod mikroskopem. Pendrive został wlutowany w adapter do monolitów. Adapter jest włożony do czytnika. Zaczynamy zabawę z odbudową struktury logicznej całego pendrive'a. Udało się na szczęście odtworzyć pełną strukturę logiczną tego pendrive'a. Jak widać, cały proces do najłatwiejszych nie należy, pomimo że bardzo wiele elementów zostało pominiętych, jak na przykład dobór parametrów odczytu czy sam zrzut pamięci. Jeżeli masz u siebie urządzenie, które odmawia współpracy, dysk twardy, pendrive'a czy telefon, który zawiera Twoje cenne dane, a nie masz do nich dostępu, zadzwoń, napisz, na pewno pomożemy. Cześć!